Arkadiusz Gorczyński już oficjalnie jest nowym prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Nowy szef miejskiej spółki deklaruje, że zrobi wszystko, aby nie doszło do podwyżek cen za wodę i ścieki. Prezes chciałby na terenie zakładu wybudować nieuciążliwą biogazownię, dzięki której spółka obniży koszty zużycia energii. W trakcie konkursu Arkadiusz Gorczyński zdobył największą notę spośród 10 kandydatów na prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Rada Nadzorcza uznała go za osobę, która najlepiej sobie poradzi z właściwym zarządzaniem miejską infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i efektywnym kierowaniem spółką. Gorczyński oficjalnie od 4 września pełni funkcję prezesa ZWIK-u Zakładu, który łącznie zatrudnia 125 osób. Nowy szef spółki przekazał nam, że wkrótce dogłębnie przyjrzy się kondycji finansowej spółki, ale jest jeden niepokojący element, który zwrócił jego uwagę już na samym początku. W zeszłym roku mieliśmy stratę na sprzedaży wody i ścieków aż 1 200 000, co za tym idzie, marża była ujemna i trzeba to będzie zweryfikować, sprawdzić, w którym kierunku trzeba będzie podążać. Ten rok wygląda zupełnie inaczej. Jest marża dodatnia, jest wynik na razie dodatni, także myślę, że zamkniemy rok dodatnio, jednakże musimy patrzeć na jedną bardzo ważną rzecz, na przyszłość. Te piki takie, które się zdarzyły w tym roku, dodatkowych dochodów, dodatkowego realizowania większej marży, w przyszłym roku mogą nie zaistnieć, a co za tym idzie, wrócimy do punktu wyjścia, czyli roku ubiegłego. A co za tym idzie, musimy już zacząć działać, ażebyśmy mogli wyjść z zyskiem, czyli dodatnim wynikiem finansowym na koniec roku. Arkadiusz Gorczyński deklaruje, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby w Tczewie nie doszło do podwyżek cen za wodę i ścieki. Na pewno będziemy do tego dążyć, żeby ceny wody i ścieków pozostały bez zmian. Być może, że będą musiały skorygowane być o współczynnik inflacji, tylko i wyłącznie. Z tego tytułu wiecie Państwo, że przedsiębiorstwo musi się rozwijać, musimy cały czas modernizować sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Natomiast wiemy, że inflacja w tym chwili wynosi około 4%, także mam nadzieję, że w najbliższym czasie, ale to nie się zadzieje w przyszłym roku, możemy być spokojni o ceny wody i ścieków w przyszłym roku, że jeżeli wzrosną, to wzrosną naprawdę w sposób kosmetyczny. Największym problemem branży wodno-kanalizacyjnej są ceny energii elektrycznej. Zaplanowana jeszcze za kadencji poprzedniego prezesa farma fotowoltaiczna częściowo zmniejszy te wydatki. Nowy prezes chciałby dodatkowo wybudować bezodorową biogazownię komunalną, aby jeszcze bardziej zredukować koszty zużycia energii. Wielu się kojarzy niestety biogazownie z biogazowniami rolniczymi, które były bardzo tak powiem, wydobyła się brzydki odór. Natomiast biogazownie komunalne, które są budowane przy oczyszczalniach ścieków, one są bezodorowe. Nie powodują jakiejkolwiek uciążliwości dla mieszkańców i one są doskonałym źródłem energii z odpadu, czyli z osadu komunalnego pochodzącego z oczyszczalni ścieków. Generuje się gaz, który później jest spalany w piecach konglomeracyjnych. Z tego spalania efektem jest produkcja energii elektrycznej, dodatkowo odpadem jest jeszcze ciepło. A co zatem to daje nam naprawdę stabilne źródło dostarczania energii elektrycznej, oczyszczalni ścieków, która zużywa energię 24 godziny na dobę. Dzięki temu będziemy mogli spokojnie zaspokajać potrzeby swoje energetyczne na własne cele. A co za tym idzie, dodatkowo, jeżeli będzie ten zasób energetyczny większy, będzie można taką energię sprzedawać. A co za tym idzie, jest to trend, który jest tak naprawdę w skali naszej polskiej bardzo zauważalny. Biogazownie powstają, można powiedzieć, jak grzyby po deszczu wszędzie, gdyż każdy zobaczył, że to jest potencjał bardzo niewykorzystany, a jednocześnie możliwy do realizacji w naszych warunkach. Jeżeli chodzi o źródła finansowania, na pewno jest to wydatek znaczny, jednakże uruchamiają się nowe programy z KPO, czyli Krajowego Programu Odbudowy, gdzie będzie można częściowo sfinansować te inwestycje. Natomiast są też inne. Mamy też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, mamy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, które na pewno będą w te programy chciały inwestować. Arkadiusz Gorczyński to 47-letni mieszkaniec Malborka, który ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Zdobywał doświadczenie zawodowe na rynku komercyjnym poprzez zajmowanie stanowisk kierowniczych oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Pełnił funkcję kierownika Wydziału Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim. W 2020 roku został wybrany na stanowisko prezesa zarządu spółki EkoProbe w Pszczółkach, którą zakładał od podstaw, wyposażał w sprzęt i rekrutował do niej kadrę. Spółka ta zajmuje się m.in. wydobyciem, uzdatnianiem oraz dystrybucją wody, a także odbiorem i oczyszczaniem ścieków.